Siemanko, z tej strony Kornik. Po raz kolejny będę miał przyjemność razem z Wami prześledzić kursy w BetClicku, a gala, którą dzisiaj się zajmiemy, to KSW 67. Zanim jednak zaczniemy, przypominam o ofercie specjalnej, ofercie powitalnej od BetClicka. Jest to cashback aż do 550 zł na pierwszy kupon. Rejestrujecie się z kodem MMAROX, stawiacie swój pierwszy kupon i nawet jeżeli okazałby się przegrany, to BetClick zwraca Wam podstawową stawkę w formie bonusu. Więcej o tej promocji w opisie filmu, no a my przechodzimy do typowania. Zaczynamy od wagi koguciej. Zuriko Jojoua kontra Shamil Banukaev. Panowie mają bardzo, bardzo wyrównane kursy, ponieważ na Niemca jest 1,95, a na Gruzina 1,85. Rekordy panów te same. 7 zwycięstw, 1 porażka. Bardzo ciężko mi wskazać tutaj faworyta, dlatego ja zagram tutaj tą taką najbezpieczniejszą moim zdaniem opcję, jeżeli chodzi o tą walkę, biorąc pod uwagę, że to waga kogucia, to tym bardziej. 1,48 na to, że walka potrwa powyżej 1,5 rundy. Wchodzimy w kategorię średnią. Borys Borkowski 2,75 i Arkadiusz Kaszuba, na którego zwycięstwo jest 1,45. Zgodzę się tutaj z BetClickiem, który wskazuje Kaszubę jako faworyta tego starcia. Kaszuba jest niepokonany. Nieraz miałem przyjemność go obserwować, m.in. na galach IFM-u. Jest bardzo dobrym stójkowiczem. I tutaj właśnie zagram tą bezpieczną opcję, nie wskazującą na metodę zwycięstwa, tylko na to, że Arkadiusz Kaszuba wygrywa to starcie, czyli kurs 1,45. Oskar Szczepaniak kontra Jan Lias. Po stronie Polaka mamy 2 zwycięstwa, po stronie reprezentanta Luksemburga 6 walk, z tego 5 wygranych, wszystkie przed czasem. Dlatego nie zgodzę się tutaj z BetClickiem, który wskazuje właśnie Polaka jako faworyta tego starcia i to dość dużego faworyta, ponieważ na zwycięstwo Oskara jest 1,45, na zwycięstwo Jana 2,75. No tutaj tym bardziej, że kurs właśnie zachęca na postawienie na reprezentanta Luksemburga. To ja zachęcony tym kursem właśnie na niego postawię, czyli wygrywa walkę Jan Lias 2,75. Teraz walka, na którą najbardziej czekam, ponieważ walczy mój klubowy kolega Igor Michaliszyn kontra Idris Amirzajew. Idris jest zawodnikiem łapanym na ostatnią chwilę, ponieważ Igorowi wypadł pierwotny przeciwnik. Limit wagowy również został podniesiony, ponieważ Rosjanin nie zdążyłby zrobić limitu wagowego. No i nawet ten podniesiony limit wagowy i tak został przez Rosjanina przekroczony, także podejrzewam, że Rosjanin będzie zawodnikiem dużo cięższym od Igora w klatce. No i dlatego też dziwi mnie tutaj kurs BetClicka, który stawia Igora Michaliszyna w świetle takiego największego faworyta tutaj na karcie, 1,22 na zwycięstwo Igora Michaliszyna, 2,40 na zwycięstwo Rosjanina. Zgodzę się z tym, że Igor jest faworytem tego starcia, jest to bardzo młody, utalentowany, dobrze rozwijający się zawodnik. No ale tak jak mówię, no tutaj ten przekroczony limit wagowy jednak działa na jego niekorzyść. Mimo wszystko oczywiście, mimo tego słabego kursu 1,22, ja zaznaczam zwycięstwo Michaliszyna. Pojedynek, który ma wszystko, aby stać się walką wieczoru. Z jednej strony niepokonany Polak Dawid Śmiałowski, z drugiej strony bardzo efektownie walczący Filip Page. BetClick nie potrafił wskazać faworyta, ponieważ 1,90 zarówno po stronie jednego, jak i po stronie drugiego. Ja tutaj się zgodzę z BetClickiem, bardzo ciężki, wyrównany pojedynek. Dlatego ja tutaj odpowiem na pytanie, czy będzie wygrana na punkty. Jeżeli tak, to 2,10, jeżeli nie, to 1,65. Ja zagram ten mniejszy kurs, ponieważ mnie bardziej przekonuje właśnie to, że ci dwaj bardzo efektownie walczący zawodnicy dadzą z siebie wszystko w pierwszej, drugiej rundzie, no i tam któryś musi naprawdę paść, dlatego czy będzie wygrana na punkty? Nie, nie będzie. 1,65. Kategoria piórkowa, starcie polsko-niemieckie. Adam Soldajew kontra Pascal Hinzel. Na zwycięstwo Polaka BetClick daje 1,22, na zwycięstwo Pascala 4,30. No i tutaj jeżeli ktoś lubi ryzyko, to polecam na osobnym kuponie zagrać Pascala, ponieważ no, ten kurs 4,30 jest naprawdę wysoki, moim zdaniem za wysoki, pojedynek jest w moim odczuciu bardziej wyrównany, ale ja jednak zagram tą bezpieczną opcję, mimo tego słabego kursu 1,22, daje zwycięstwo Adama Soldajewa. Niepokonany Adrian Bartosiński podejmie bardziej doświadczonego Andrzeja Grzebyka. Według BetClicka to Grzebyk jest faworytem tego starcia, 1,45 na jego zwycięstwo, na zwycięstwo Bartosińskiego 2,75. W moim odczuciu ta walka będzie bardziej wyrównana, niż pokazują to kursy.
Nie jestem w stanie wskazać swojego faworyta, dlatego zagram najbezpieczniejszą moim zdaniem opcję na tą walkę, czyli że walka nie dotrwa do decyzji. Skończenie walki przed czasem to 1,90. Wchodzimy w walkę wieczoru, w walkę o pas kategorii ciężkiej. Phil de Vries 1,30 kontra Darko Stosic aż 3,55. Po stronie Darko na pewno będzie szybkość, będzie ta eksplozywność, no ale czy to wystarczy na mającego lepsze warunki fizyczne i będącego dużo cięższym zawodnikiem Phila de Vriesa? No, coś mi ciężko w to uwierzyć, dlatego ja tutaj zagram tą najbezpieczniejszą opcję, ponieważ uważam, że Phil de Vries jest w stanie wygrać zarówno przed czasem, jak i po prostu wymęczyć decyzję, także po prostu Phil de Vries wygrywa walkę 1,30. Przechodzimy do podsumowania mojego kuponu, na którym się znalazło 8 zdarzeń. Banu Kajew, Jojua, walka potrwa powyżej 1,5 rundy, 1,48. Arkadiusz Kaszuba wychodzi zwycięsko ze swojego pojedynku, 1,45. Oskar Szczepaniak, Jan Lies, zwycięzca Jan Lies, 2,75. Adam Soldajew zwycięzcą walki 1,22. W walce Śmiełowski Page wygrana na punkty nie 1,65. Podobnie u Grzebyka i Bartosińskiego, czyli że walka nie dotrwa do decyzji sędziowskiej 1,90. Igor Michaliszyn zwycięzcą pojedynku 1,22. No i Phil de Vries zostaje mistrzem 1,30. Łączny kurs to 35,80. Moja stawka to 50 zł, także potencjalna wygrana to 1575 zł i 20 groszy. I na zakończenie przypominam o ofercie specjalnej od BetClicka dla wszystkich nowych graczy, czyli cashback do 550 zł na pierwszy kupon. Rejestrujecie się z kodem MMROX i stawiacie swój pierwszy kupon. Jeżeli okaże się przegrany, BetClick zwraca Wam Waszą podstawową stawkę w formie bonusu. Więcej informacji pod tym filmikiem. Ja już Wam dziękuję za uwagę. Samych wygranych. Pozdro!